Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj mamy 12 lipca, czwartek, sezon wakacyjny, ale niestety dzisiaj rąbie deszczem, przynajmniej tutaj u mnie, ciemno, szaro, normalnie pogoda jesienna. Wczoraj parówkowo, dzisiaj jesiennie, ale mam nadzieję, że wkrótce będzie słonecznie. Dobra, sprawdzamy sobie dzisiaj wykres Bitcoina, ostatnia analiza. Drugi, tak, czyli tydzień temu, 10 dni temu, nawet już 10 dni minęło od ostatniej analizy i jak już wiecie, dużo się zmieniło. Postaram się jakoś to szybciej ogarnąć. Sytuacja techniczna na tamtą chwilę. Czekaliśmy na potwierdzenie wybicia korekty, tak, tego szczytu, czyli według overbalance wybicie korekty głównoprowadzącej trend spadkowy, prawdopodobieństwo zmiany trendu lub tylko cena wykonuje większą korektę od największej w trendzie spadkowym i dalej trend spadkowy jest kontynuowany. Tak, oczywiście rynek będzie wiedział, co robić i to wykona. My tego nie wiemy. Możemy się tylko domyślać. Na Bitstampie wtedy było tak, że czekaliśmy technicznie jeszcze na wybicie tego overbalansu. Tam na Poloneksie było wybicie, ale nie było potwierdzone. Tutaj w ogóle jeszcze cena nie wybiła, ale to już było, minęło. Kilka osób zostawiło swoje też tutaj komentarze. Dzięki za komentarze, które zostawiacie. Dzięki za łapki. Dobra, żeby tak nie przedłużać, nie będziemy tam się cofać, co było, a co jest, bo jest inaczej. Ogólnie czekaliśmy na potwierdzenie wybicia overbalansu i oczywiście prawdopodobny atak ceny tutaj na tą ważną korektę, żeby też według teorii Charlesa Dowa się zgodziło, tak? Jeżeli ma się zmienić trend lub ma być większa korekta, potrzebuje cena tutaj wybicia najważniejszej korekty tutaj w trendzie spadkowym, tak? Najbliższej korekty, która była ważna i była blisko tutaj, tak? Blisko ostatniego tutaj, powiedzmy, no nie dołka, tylko tej najniższej wartości. Jak teraz to wygląda? Były tutaj fajne podejścia i czterokrotnie cena tutaj próbowała zmierzyć się tutaj z tą właśnie, z tym szczytem tej ważnej korekty, tak? Czyli teoria Charlesa Dowa. Jedno podejście, spadająca gwiazda, drugie dziś podejście takie w okolice. To oczywiście tam było też takie techniczne, fajne wejście po korekcie prostej, ale ja tam gdzieś wcześniej pisałem, że po takiej tutaj stagnacji, niezdecydowania rynku tutaj opuszczam zlecenie, tak, czyli wychodzę, nie trzymam zlecenia otwartego, zamykam i niech się dzieje, co ma się dziać. Kolejne podejście, trzecie, 6800 widzimy, tak, opór techniczny i tutaj jeszcze jedno takie cyknięcie do 6800, tak, czyli cztery razy byki próbowały tutaj zaatakować ten ważny tutaj poziom. Niestety nie udało się, popyt jest zbyt słaby, nie ma mocy. Także po nieudanej czwartej próbie spadająca gwiazda, no i runęła lawina, tak? Szklany sufit 6800, 6833. To był szklany sufit. Nawet niżej moglibyśmy to odznaczyć już od 6750, tak? Bo tu już były problemy. Czyli strefa szklanego sufitu. Byki nie zdołały się tutaj przebić przez tą strefę. Za mała moc kupujących. Co dalej? Dalej oczywiście wiadomo, tak, ta korekta tutaj prowadząca trend wzrostowy, ponieważ byki miały tą korektę tutaj na zielono oznaczoną. Gdzieś tu jeszcze próba była bronienia tej korekty, tak. Gdzieś tu jeszcze byki broniły te 100% tego zakresu, żeby jeszcze tą cenę ruszyć. No niestety nie udało się obronić. Jest porządne tutaj bombardowanie niedźwiadków. 6000 poziom, obrona byków, 6000, sprawdzamy wcześniej. 6000 było ważne, tak, powiedzmy, tu była ładna obrona na 6000, tu cena przebiła, ale została tutaj zwinięta na 6000, kolejne dotknięcie na 6000, kolejne na 6000, tak, 6000 był ważnym poziomem cenowym, także skoro tu historycznie jakiś czas temu
było fajne wsparcie na 6000, tam, które puściło, tak? Które pękło, ale cena wydostała się wyżej. No to teraz te 6000 znowu jest technicznie tutaj ważne. No i byki coś tu kombinują robić. Co z tego wyszło? Strefy dla fali czwartej nie ma, to już wiadomo, bo overbalance już puścił. Także to można pousuwać. Ogólnie tu jest chyba najwyższy punkt na tej spadającej gwieździe, tak? Czyli czwarty podjazd pod tą strefę. Dla nas technicznie, jeżeli możemy to oznaczyć, jest tutaj fala C, tak? Już 1, 2, 3 się skończyło. Myślę, że technicznie bardziej pasowałoby tutaj oznaczyć falę A, fala B korygująca i tutaj jest fala C. I jest fala C. I teraz tak. Co nam mówił overbalance, tak? Jeżeli cena pokona największą korektę w trendzie spadkowym, oczekujemy większej korekty w cenie niż była poprzednia, tak? Czyli była, tutaj jest już większe podejście, wyższe, tak? Ponieważ tamta była tutaj gdzieś dziobana, pamiętacie, według overbalance. Mamy już wyższe podejście i jest kontynuacja trendu spadkowego. Na to się tutaj zanosi, ale jeszcze nie jest to pewne na 100%. Lub jest zmiana trendu, tak? Lub hipotetycznie może nastąpić zmiana trendu. Czy na tą zmianę trendu się zanosi? Na razie to się nie zanosi, chyba że zostanie przeprowadzony mocny atak i oczywiście ta tutaj gwiazda, spadająca gwiazda zostanie wybita. Także możemy zrobić tylko jedynie taką ustawkę na mecz, no bo inaczej to i tak tutaj my nic nie wywróżymy z tego tematu. Overbalance pękł. Nikt nie ma żadnej korekty prowadzącej. Nie ma teraz żadnego trendu. Cena jest neutralnie, tak? To jest jakiś może trend tam godzinowy, spadkowy, ale i tak ta mała korekta, która tu prowadziła, tu już została wybita, także nie ma żadnego trendu. Ta korekta jest anulowana oczywiście. Trochę za dużo tych oznaczeń. Trzeba szybko coś usunąć. Tą kreskę też usunąć. No i tak to wychodzi. Dobra, damy jeszcze tutaj jedną linię. Bo trzeba zrobić ustawkę na mecz. I niech cena po prostu wyjaśnia, tak? Rynek wyjaśni temat. Także mamy tutaj bramę niedźwiedzi. Jest brama tutaj byków. No jest rozgrywka, piłka jest mniej więcej po środku i nie grają. Teraz my nie wiemy dokładnie, czy byki zdołają jednak ruszyć z takim popytem, by tutaj przejść przez ten szklany sufit, tutaj tak, szklany sufit, wyłamać spadającą gwiazdę, wyłamać ten poziom. My tego nie wiemy, co zrobi cena oczywiście. Czy niedźwiedzie będą kontynuowały trend? Bardziej tu się zgadza, tak? Większa korekta prosta i być może kontynuacja trendu, tak nam podpowiada overbalance. Także jak to będzie? Wszystko zależy od rynku, tak? My tutaj teraz nie będziemy wróżyć, bo to nie ma sensu tutaj wróżyć cokolwiek i tutaj przewidywać. Ponieważ tak jak mówiłem, nie ma żadnego trendu, tak? Żadna ze stron nie przejęła inicjatywy. Teraz będzie walka o przejęcie inicjatywy, dlatego ja lubię wtedy ustawkę robić na mecz i wtedy widzę, co się mniej więcej dzieje, tak? Kto przejmuje kontrolę na rynku? Na razie nikt nie ma kontroli. Jest, można powiedzieć, równowaga, tak? Byki tu powstrzymały, obroniły 6000, powstrzymały dalsze spadki ceny, czyli jest teraz równowaga. Powinna nastąpić jakaś teraz bitwa, tak? Czy większe podejście korekcyjne i kolejny atak niedźwiedzi tutaj już na bramę byków. Czy byki biorą się, tak? I od tych 6000 próbują kolejne podejście, tak? I zaatakować tutaj te ważne poziomy.
ponieważ to może być też impulsem, czyli falą A może być dotąd troszeczkę wyższego rzędu. Też tak możemy to na chwilę obecną nazwać, znaczy oznaczyć bardziej niż nazwać, że to może być A, ale wyższego rzędu. Dobra, damy to może na większą. 14 i jakiś tutaj zielony kolor. Znak zapytania, ponieważ ja nie wiem. Rynek mi niech odpowie na ten temat. Dobra, piątki tu już nie będzie raczej. I w sumie ta linia też już nam jest niepotrzebna, ponieważ to było 200% długości fali A. Czyli też ta linia nam już tutaj jest do niczego niepotrzebna. To już znika. I tak to wygląda. Ten cały ruch może być tylko korektą prostą. Tak jak mówiłem, kontynuacja trendu spadkowego, czyli jest pierwszy impuls już spadkowy, następuje jakieś podciągnięcie korekcyjne i kolejna bomba, czyli fala pierwsza, fala druga korygująca ten impuls i trójka goni tutaj na niższe poziomy, czyli niedźwiedzie atakują lub te całe podejście jest dopiero falą A. Tu może się wyrysować jakaś trójfalowa fala B. Jaka by ona nie była korekcyjnie, powinna być trójfalowa. I jeszcze fala C wtedy podciągnie na wyższe poziomy. Gdzieś tam. No co najmniej ponad 7K, tak? Tak mogłoby też być. My teraz tego nie wiemy, tak jak powiedziałem. To rynek będzie wyjaśniał, czy chce kontynuować trend spadkowy, czy jednak chce jeszcze stworzyć wyższą korektę w cenie. Dobra, szybko spojrzymy jeszcze tutaj na Bitstampa. Technicznie było wybicie. Zamknięcie układu pięciofalowego, ale zobaczcie, ta czwórka tutaj nie została też wybita, tak? Czyli według overbalance tutaj było, tak? Wybicie, potwierdzenie według overbalance, ale według teorii Charlesa Dove'a nie było wybicia tej ważnej korekty tutaj trendu spadkowego. Także cena też tutaj nie dała rady pokonać. Zmierzymy jeszcze sobie zejście. Wygląda mi to na 23,6 korekty, czyli takie najpłytsze podciągnięcie ceny korekcyjnie, tak? 23,6% całego tego impulsu spadkowego. Tylko tyle byki zdołały tutaj skorygować ten ruch spadkowy. Na razie na chwilę obecną, tak? Tak jak powiedziałem, nie wiemy, co wyjdzie dalej. Czy będzie przeprowadzony kolejny atak? Cena jest w ważnym miejscu, widzimy tutaj na wsparciach technicznych takich na poziomach, czyli wsparcie na 6K. Czy zostanie przeprowadzony jakiś atak? No tego nie wiadomo. Czyli wtedy korekta prosta, tak? Być może wyżej, tak? Tak jak ja mówiłem wtedy, że ja nie wiem, dokąd może podejść. Na poprzednim filmiku było mówione, że ja nie wiem, dokąd może podejść ta korekta, tak? Czy ona będzie płytka na minimum 23,6, czy będzie to wyższe podejście 38, 41, 4, to są te płytsze podejścia takie, tak? Głębsze od 50 do 88, 6, to są te takie głębokie podejścia, gdzie cena wtedy może być wyrzucona bardzo daleko, tak? W trendzie wzrostowym takie zejście niskie, korekcyjne, cena wysoko, wtedy może bardzo wysoko iść, niż po takim płytszym podejściu. Tak, na razie jest płytsze. Tak, 23,6. I tak jak już powiedziałem, kontynuacja trendu spadkowego lub jeszcze byki wezmą się do roboty i podciągną cenę tutaj przynajmniej tak do tych poziomów. Tak, przynajmniej tu bym oczekiwał wtedy już po takim naprawdę solidnym ataku, jeżeli tutaj ten poziom pęknie, przynajmniej tu gdzieś mniej więcej 7400, 7500, gdzieś ten rejon, tak? Tutaj bym chciał, żeby co najmniej byki, czy też niedźwiedzie pozwoliły tutaj bykom dojechać do tej strefy. Ale co będzie, tego nie wiadomo, to będzie rynek wyjaśniał. Jest ustawka meczu, tak? Jedna brama, druga brama, piłka w grze. Nikt nie ma kontroli i teraz niech walczą, tak? Niedźwiedzie z bykami, czy też byki z niedźwiedziami walczą o przejęcie kontroli na rynku Bitcoina. Tyle z mojej strony, także
Obserwujemy, co się będzie działo. Myślę, że coś w tym tygodniu może coś się wyjaśni, chociaż nie wiem. Zobaczymy. Nie będę wróżył tutaj. Nie ma sensu wróżyć. Cena niech sama nam podpowiada, kto przejmuje kontrolę i co wtedy się będzie dalej działo. To już sobie zerkniemy na wykresy. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć.